dla bardzo wielu rodziców dzieci już dorosłych, niepełnosprawnych, przyszłość jest dramatem. Znam ludzi, którzy marzą o tym, żeby dziecko zmarło, zanim oni odejdą, dlatego że los dzieci, los dorosłych osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie, jest w Polsce nie do pozazdroszczenia. Stąd ta inicjatywa jest rzeczą niezwykłą. Marzenie rodziców o zapewnieniu swoim dzieciom już dorosłym godnego życia, życia, w którym będą czuli się potrzebni, ma powstać farma, na której będą w miarę oczywiście możliwości pracować, mieć jakieś zajęcie, ale przede wszystkim będą mieli dom. Stąd Stowarzyszenie Dobra Wola to jest rzecz wspaniała, znam ich od bardzo, bardzo wielu lat i uważam, że takich inicjatyw powinno powstać jak najwięcej. Miejsce dla osób dorosłych, niepełnosprawnych, nie dom pomocy społecznej, a rzeczywiście dom do życia. Dom, w którym będą szanowani, w którym będą mieli swoje miejsce, w którym będą mieli zajęcie, w którym będą czuli się potrzebni. To przyszłość, choć oczywiście wymagać to będzie od samego stowarzyszenia, od rodziców, którzy w nim są, ogromnej pracy. Myślę, że są na to gotowi i życzę bardzo, bardzo serdecznie powodzenia.